Zaczynamy, żołnierze. To miasto będzie nasze. Dotarliśmy tu dzięki poświęceniu i odwadze naszych towarzyszy. Tych, którzy polegli oraz tych, którzy wciąż niosą tarczę prawdy. Dziś wróg pozna pełnię naszej determinacji, prawdziwą głębię naszego gniewu i chwalebną słuszność naszej sprawy. Bogowie nas obserwują. Duchy naszych przodków się niepokoją. Mężowie zrodzeni pod słońcem, które dopiero wstanie, zostaną przeobrażeni przez nasze dzisiejsze czyny. Nie lękajcie się ni bólu, ni ciemności, albowiem Sovngarde czeka na tych, którzy zginą z bronią w ręku i odwagą w sercu. Przebijemy się do zamku Dour i utniemy łeb samemu Legionowi. Wtedy boski wzrok spocznie na Skyrim i bogowie ujrzą tę krainę taką, jaka powinna być. Pełną Nordów, silnych, niepowstrzymanych i wolnych. Przygotować się do boju za synów i córy Skyrim! Zamknij drzwi. To już zrobione. Ulfriku, przestań. Co mam przestać? Odbijać Skyrim z rąk tych, którzy zostawili kraj na pastwę losu? Mylisz się, Ulfriku. Potrzebujemy cesarstwa. Bez niego Skyrim nieuchronnie trafi pod okupację Dominium. Byłaś wtedy z nami. Widziałaś to na własne oczy. Musisz pamiętać podpisanie traktatu, który zniszczył cesarstwo. Jesteś przeklętym kupcem. Wejdź mi z drogi, kobieto. Przyszliśmy po generała. On się poddał, ale ja nie. Rikke, idź. Możesz odejść. Mogę też zostać i walczyć o to, w co wierzę. Zgin za to, jeśli chcesz. Tego chciałeś? By tarczownicy zabijali się nawzajem? By niszczono rodziny? Czy takiego Skyrim pragniesz? Do ciężkiej cholery zejdź mi z drogi! Nie chcę żyć w takim Skyrim. Rikke, nie musisz tego robić. Nie zostawiasz mi wyboru. Talosie, miej nas w opiece. To nie mogło nie być... Nie chcę Talos! Talos nie pokaż, co potrafisz. Co cię oduczy mnie wkurzać? Dosyć! Dosyć już. To twój koniec. Jakieś ostatnie słowa, zanim wyślę cię do otchłani? Zdajesz sobie sprawę, że dokładnie tego chcieli? Kto niby tego chciał? Talmor. Wieczny z nami kłopot. Zmusili nas do przegrupowania cennych sił i oddelegowania dobrych żołnierzy do tłumienia rebelii. To coś więcej niż rebelia, nie uważasz? Ha! Wiesz, to nie my jesteśmy tu źli. Może i nie, ale na pewno nie jesteście tymi dobrymi. Być może masz rację. Kim w takim razie jesteś? To otworzę słowa. Racja jest po naszej stronie. A jeśli się poddam? Cesarstwo, które ja pamiętam, nigdy się nie poddawało. To cesarstwo umarło, a ty umrzesz razem z nim. Niech tak będzie. Zabij go. Miejmy to już za sobą. Spokojnie, Galmarze. Gdzie twoje uczucie dramatyzmu chwili? Na bogów. Jeżeli tak wygląda dobre zakończenie historii, która tak ci chodzi po głowie, to może smocze dziecię powinno to zrobić. Słuszna uwaga. Bo jak, smocze dziecię, co powiesz? Przyjmiesz ten zaszczyt? Jak sobie życzysz.
byłoby wygłosić przemówienie. Zbiorę ludzi na dziedzińcu. A Elisif? Nie przejmuj się nią. Już wkrótce znajdzie się w rękach. Ostrze gromu. Przyjmij mój miecz w dowód uznania. No dobrze. Ludzie oczekują przemówienia. Staniesz u mego boku. Chciałbym cię wyróżnić, smocze dziecię. Najbardziej oddany z gromu władnych. Bardzo dobrze. Chodź, lud nas oczekuje. Gromowładny, bohater ludu, wyzwoliciel i najwyższy król Skyrim. Zaiste, nazywam się Ulfric Gromowładny, a u mego boku stoi mąż zwany Ostrzem Gromu, którego świat zna jako Smocze Dziecię. Zaiste, wielu nazywa nas bohaterami. Ale to wy wszyscy jesteście prawdziwymi bohaterami. To dzięki wam zwalczyliśmy tonące cesarstwo, zatapiające kły w naszych ziemiach, próbujące pociągnąć nas ze sobą na dno. To wam udało się odeprzeć Talmor i jego marionetki, które chciały nas zmusić, byśmy wyparli się naszych bogów i dziedzictwa. To wasze dzieło i wasza ofiara, rozlana krew własnych braci, którzy nie rozumieli naszej sprawy, którzy nie chcieli zapłacić ceny naszej wolności. Co więcej, to wam zawdzięczamy wolność Skyrim i prawo do walki we własnej obronie. Byśmy mogli powrócić do naszych chwalebnych tradycji i decydować o własnej przyszłości. Z tych właśnie powodów nie mogę przyjąć opończy najwyższego króla. Nie przyjmę jej, dopóki Mut nie ogłosi, że powinna zdobić me ramiona. A co z Jarl Elisif? Tak, co z Lady Elisif? Czy zapomni o żywionej do mnie nienawiści i niespełnionej miłości do cesarza i jego pieniędzy, aby położyć kres cierpieniu naszego ludu? Czy przyjmie do wiadomości to, że my, Nordowie, jesteśmy przyszłością Skyrim? Czy przysięgnie mi lenniczą wierność, aby wszyscy wiedzieli, że żyjemy w pokoju i że nastał nowy dzień? Tak! Zatem ustalone. Jarl dalej będzie władał samotnią, a ja pozostawię garnizon, który odeprze cesarskie próby odbicia miasta. Potem, w swoim czasie, zbierze się Mut, by raz na zawsze rozstrzygnąć spór o tron najwyższego króla. Jest wiele do zrobienia. Będę potrzebował każdego mężczyzny i kobiety, by odbudować Skyrim. Nadchodzi ciemność. Wkrótce będziemy musieli stawić jej czoła na tej ziemi lub na obcej. Dominium Aldmerskie pokonało cesarstwo, lecz nie zwyciężyło Skyrim! Jak poszło? Nie tak źle. Ładnie, żeś się zdystansował od tronu. Dziękuję, tak też myślałem. Ale dobrze wiesz, że prędzej czy później na nim usiądziesz. Ależ wiem. Cesarscy nie dadzą nam spokoju. Mają jeszcze kilka obozów na wzgórzach. Będą nas nękać ze wszystkich sił i przy każdej okazji. Nie boję się niedobitków Legionu. Z czasem wszyscy się poddadzą i wrócą do domu. Obawiam się tego, że Talmor ujrzy nasze tutejsze zwycięstwo i zwróci się w stronę naszych brzegów. Musimy być na nich przygotowani. Tak. Rzecz jasna, nie zrobilibyśmy tego bez ciebie. Niech bogowie cię chronią. Niech bogowie mają nas w opiece. Chodź, Kalmarze, mamy dużo do zrobienia.